Dzień dobry wieczór. Jestem podobnie Starki i cóż, no, talented. Czarodziej. W sumie co dalej można powiedzieć? Chyba nic więcej. Po prostu ustawiamy co trzeba. Zaczniemy dzisiaj z cyklonem poziom 11. Znowu, bo ostatnio się nie udało. Dobra. Plan? Nie ma planu. Tak stary wam mówię. Co wyjdzie, to wyjdzie. Ale tak, gram czardziejem, bo ostatnio się nie udało bandytom. Chyba? Albo się udało, nie pamiętam. Tak czy inaczej po prostu wiem, że Summonerem dało się przywrócić piesów. A nie pamiętam, jak to udało z innymi klasami. Ale tak, stwierdziłem po prostu, że dzisiaj mag, więc powiemy i... No i co mogę powiedzieć, to że mam nadzieję, że uda się dzisiaj fajną strategię, która nie będzie działać wokół... Zresztą, wokół orbów, jak wszyscy wiedzą. Już nie jestem fanem i hejterem orbów. Takiego, że... Po prostu... Delikatnie mówiąc, uważam je za bardzo potężne, ale... właśnie bardzo nachalne. Pod tym względem, że pchają mi się do każdego builda, więc chciałbym po prostu się pobawić czymś innym niż tylko orby. Ale tak, co my tu mamy? To by się spodziewał. Orb. Tak czy inaczej, no. Udało się trochę podbić ekspienie, trochę mocy umiejętności, trochę szybkości regeneracji many. Nie za nic ująć, po prostu jest dobrze, albo przynajmniej znośnie. Pajączki. Serio? Serio tak szybko wich kończył? Dobra. Dobra. Tutaj zarzućmy w takim razie to. Tak. Początkowe noce jak zwykle będą dosyć spokojne. Potrzebnie rzuciłem w sumie na tego pajączka wiatera, no ale dobra. Prawdziwa. Nocy zaczną się oczywiście później. Czy musimy się dobrze przygotowywać przez te pierwsze noce. Tak. Czy tutaj coś dobrego? Tu w sumie są fajne rzeczy. Więc tak, pójdziemy w to. I co tu jest? Insight. Oj, zdecydowanie Insighta muszę zgarnąć. Prędkość rzucenia ataku podstawowego z różdżki też możesz trochę przydać. Dobra. Delikatnie na chwilę. Raz, dwa. Nasze wrogowie się pojawili. Super. I teraz, jak już to mam załatwione, to tylko przetrwać. Zostało. Dobra. Umiejętność się na szczęście aktywowała na level upie, więc świetnie. Tak, mamy teraz niewielkie szanse na to, że właśnie przy każdym level upie będziemy rzucać losową umiejętność, co w naszym wykonaniu na razie oznacza 100% szansy na rzucenie cyklona na losową ścieżkę. Jak? Po prostu, no dosłownie, alternatyw nie mamy. Nasz jedyny czar, jedna zdolność, jedne coś, co mogę robić poza podstawowym atakiem na ten moment. Oczywiście pewnie niedługo się to zmieni, bo no... Bądź co bądź, jesteśmy magiem i tutaj na tym polegamy. Opcja, ale tak, zanim to, to tutaj widzę. Dajta pięknego. Experience upy i... Chciałbym, że warto iść dalej po to. Nawet miałem rację. Warto. Właśnie, to jeszcze pójdę w ten sposób, żeby mieć ewentualnie jakieś zdolności. Dodatkową zdolność za darmo dostaniemy, fajne. Ale tak, potem tu mamy talenta, no i będzie... Okej. Okay. Będzie dobrze. Przynajmniej tak czuję. I miałem nadzieję, że moje przeczucie jest prawidłowe, bo jeśli nie, to... To skończy tak, jak to miało miejsce ostatnio na różnych podejściach, kiedy to... Byłem tak pewien z siebie, że włączyłem raz, dwa, a potem to zabiło. Chociaż nie ukrywam, jeśli się naprawdę ma świetnie rozplanowane wszystko, to... Raz, dwa jeszcze można załączyć i fajnie się bawić przy tym. Ale to trzeba mieć dobrze rozplanowane naprawdę i mieć build nie do powstrzymania, jak na przykład. Powiedzmy stuprocentowo skupić się na orbach i mieć ich naprawdę kilkadziesiąt. Nie wiem, tak... Nawet max orbów, które można posiadać, więc no, ciężko powiedzieć. Ale nie wiem, powiedzmy takie... 40 orbów. Nie wiem, czy to jest realne, ale... Wyobrażacie sobie? 10 orbów, które za mnie by wszystko robiły. Po prostu nie musiałem chyba w ogóle się ruszać. I co dostaliśmy? Magic Missile. Świetna rzecz. I...
skrzypam, że orb znowu będzie mi blokował najlepsze rzeczy, ale nie, jest magiczna czapka, jest ethereal knowledge, świetne rzeczy, talent, package, to wszystko jest tak ustawione, że nawet orb nie blokuje. Jak na razie zapowiada się świetnie. I dobra, Magic Missile ogólnie fajna rzecz, na co mi nie wrzucam pociski. Więcej mamy mocy, umiejętności, tym więcej tych pocisków. Zresztą większość osób powinna to już kojarzyć z tego, że no, jednokrotnie to miałem na swoich przebiegach jako mag. To jest najpiękniejsza rzecz. Jeśli aktywni się ta losowa jakby zdolność, trafi się na Magic Missile, to będziemy mieć w sumie sporego farta. O nie, już zostanę ugryziony. Aha, bo oczywiście był nieostrożny. Mam naprawdę większe value z tego, niż kiedy trafi się oczywiście. Pomijając to, że nieważne co się trafi, to i tak jest świetnie. Idealnie. No i tak, nie powiem, że jest to zawsze lepsze, bo jak widzieliście tutaj na przykład dzięki temu, że wiatr się trafił, to udało się nam zepsuć dużo oczków, które mogły nas, no, ubić. Ale tak. Generalnie mówiąc, kupię czapkę, która nam da, co prawda, dwa orby, ale wrzuciła nas w bardzo fajne miejsce blisko dobrego talentu, więc odpuścimy tym razem. Coś takiego i co tu mamy? Taki, tutaj mamy szoki, tutaj jest poszukiwanie drzewka umiejętności, nie no. Szybciej się ucz i lepszej ataki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba tego jeszcze nie miałem. O! To jest świetne. Będę musiał to zgarnąć. Orb. Nope. Tutaj. Świetne. Tutaj. To też fajne. To jest... Okej. Okay. Nie, są ciekawe rzeczy, muszę przyznać, w tym wszystkim. Jak to potem będzie? Ale okej, póki co nam... Niestety dwa orby. Osobiście teoretycznie mogę powiedzieć, że dwa orby przyczyniam się definitywnie do tego, że będziemy mieć większy spokój. Bo orby jako dodatek, świetna rzecz. Pozwalają łatwo wyeliminować słabszych wrogów, powoduje, że musimy osobiście się skupiać tylko na tych mocniejszych czy na większych falach. Ale jako główny element buildu trafią po prostu zdominować wszystko. Nie ma szans, żebyśmy mogli przegrać i są podobne. To są moim zdaniem dosyć... Nie chcę to powiedzieć nudne, bo to nie to. Mało ekscytujące to może jest najlepsze określenie, bo... W przypadku innych strategii, no jest to taka jakby nutka ekscytacji, czy jakiejś tam emocji z tego, że to od nas zależy, mam takie potężne moce, które rzucamy i po prostu dzięki nim udaje się nam pokonać wrogów. Z orbami to jest takie... O, moje orby po prostu się kręcą. Bo pokonują. Naprawdę, nie zrozumcie tego źle. Ja uwielbiam orby. Ale jednocześnie powtarzam, no... Chciałbym mieć coś więcej niż tylko... Nie, za każdym razem. Teraz tak, mam 4 punkty. Wezmę tego orba. Teraz może być takie, ale jakim cudem bierzesz orba przecież? Mówię, że ich nie chcesz. Wiem, że już warto wziąć. I teraz tak. Jeden talent muszę nie zużywać, bo dostaję za to darmowego level upa. No, od razu level up. Piękne. Tak, teraz tak naprawdę strategia będzie taka, żeby to chyba jak najwięcej tych simple interestów, czegoś tak to się nazywało, wykupywać. Jeśli to wykupujemy, będziemy mogli spokojnie inwestować w bardziej zaawansowane elementy drzewka. Umiejętności będzie nas stać na wszystko, tylko muszę pamiętać, że za każdego simple interesta, którego kupię, będę musiał o jeden punkt więcej teoretycznie zostawiać, żeby dostawać benefity. Nie zmienia to faktu, że powiedzmy zostawiając 2 punkty, żeby dostać potem tam... Najprościej mówiąc, dużo, więc w sensie, dobra, kolejne 2, to jest taka prawda. Co dostajemy plus 1. Wychodzimy, można powiedzieć, na czysto. Pomijając to, że po prostu zbywam się poziomy i jak kiedyś stwierdzimy, dobra, teraz tego potrzebujemy, to... Oj,
O nie. Nikt mi nie powie, że... Kościół, ale ty musisz po prostu zostawić. Nie, to jest dobrowolne. Więc dla mnie to jest takie dosłownie... Póki nie potrzebuję... Będę to zostawiał. Będzie potrzebne, to wtedy to po prostu wyciągnę i będę miał wszystko. Chyba pójdźmy trochę tutaj, bo... Dałoby chyba... Tak, muszę pamiętać, by dwa zostawić. Szafka. Chciałem zaprowadzić tutaj, dając Ethereal Knowledge. Teraz mam 3, więc tak, 2. Więcej nie mogę. Ale tak, następne to będzie definitywnie... To, definitywnie. To będziemy musieli i 25 punktów będzie trzeba zostawiać. Ojej. Ale dobra, taki wielki challenge accepted. Będziemy mieć potężną magiczną różdżkę dzięki temu. To już przyznać, jest też bardzo fajnym konceptem. I... Nie będę ukrywał, trochę szkoda, że większość gier na takie rzeczy nie pozwala, ale... Jest na przykład bardzo właśnie lubię, i tu mogę podać przykład konkretny w Pillars of Eternity, bo to, że różdżka jest czymś więcej niż tylko jakimś tam sposobem na rzucenie zaklęć czy koniecznością. Różdżka to jest po prostu broń, którą można fajnie sobie właśnie samemu walczyć i... Nie ma takiego elementu, że a, masz różdżkę, to musisz po prostu rozwijać magię i być typowym magiem. Nie. Jeśli chce się, to może być czymś, co osobiście nazywam mianem Wandsingera. Dosłownie kogoś, kto... Tak jak są Gunsingerzy, czyli z broni pistoletowej, tak. Broń palnej ogólnie strzelali. I tak dalej. Tak, właśnie tutaj podobny koncept dla mnie. Tylko, że właśnie... różdżek do walki swojej dystansowej. Wiem, że też właśnie seria Divinity na to pozwala. Ua! I niestety przegrałem, bo za bardzo się zagadałem chyba. Nie będę się poddawał tak łatwo. Spróbujemy jeszcze raz. Może odblokujemy coś fajnego i Cold as Ice albo In Your Element. In Your Element, oczywiście! Grać pod te duszki żywiołowe to będzie świetne. Retry. I no. Zresztą tutaj też będzie taka opcja, żeby właśnie zmienić się z kogoś, kto nie polegał na czarach, na to, żeby różdżka była zabójczym elementem. I tak, czemu to wspominam w sumie? To jest po prostu coś takiego, co ja lubię. Ale z drugiej strony nie lubię, kiedy jakby... Różdżka jest dosłownie tylko czymś, co pozwala rzucać czar. I tak mogę dodawać przykład dziedzictwa Hogwartu w sumie. I ogólnie świata Harry Pottera. Wiadomo, że można rzucać zaklęcia bez różdżek, bez niczego, ale... Jednak wszystkich uczą tylko z różdżką. Przynajmniej w Hogwarcie. Ale no. To jest okej. Okay. Fajnie to pokazuje dziedzictwo, że jest też ten atak podstawowy z różdżki. Który tak naprawdę no, nie jest formalnie żadnym konkretnym zaklęciem. Ja to lubię. Ale smutne jest to, że właśnie nie pozwalają nam bez różdżki jako tego czarować sobie. Fajnie by było, gdyby to było też takie właśnie pokazane, że różdżka pozwala na więcej, czy ułatwia, a nawet bez niej da radę coś zrobić. Tak jeszcze właśnie przy tym temacie jesteśmy fajni, kiedy też system taki magiczny, czy to, jak co działa, jest normowany, bo... Mówimy tu, jak dajmy na to, wszyscy wokół potrafią czarować normalnie, a my, no, potrzebujemy jakiegoś specjalnego sprzętu do tego. To jest takie też trochę dziwne. Kiedy właśnie po prostu na potrzeby gracza system działa trochę inaczej niż w przypadku wszystkich innych. Ale no, nie wiem, czemu tak nagle zacząłem tym rozkminiać. Tak jakoś wyszło. Jednak ja już bym się tym szczególnie nie skupiał. Raczej prędzej bym się chciał skupić na tym, żebyśmy jak najszybciej odkryli jakieś ciekawe rzeczy na tym drzewku. Speedy na razie skipuję. Orby. No i pierwszy pierścień. Szczerze, pierwszy pierścień definitywnie wezmę. Tent Packet 3 zdecydowanie też wezmę. Ale co dalej będzie się działo, to jeszcze nie mam pojęcia. Ale tak. Jeśli by się udało znowu grać pod różdżkę jako taką, to pewnie bym spróbował. Jeśli trafię się opcja grania pod duchy żywiołów, zdecydowanie też wezmę. Czemu nie tak? Ma być totalnie szczery, może być ciekawe. Jeśli będzie opcja grać pod szoka konkretnie, czy pod coś takiego, w zasadzie jakiś jeden konkretny status efekt, też takie, czemu nie, mogę wziąć. Nie na co jestem, powiedzmy, na razie na nie, to chyba są tylko i wyłącznie te orby. Ale może jednak się przekonam do tego, żeby znowu zrobić builda orbowego.
Ale jak mówię, wydaje mi się, że już grabiliśmy, dlatego staram się na nich się nie skupiać. Oczywiście mogę się mylić, więc jeśli ktoś pamięta moje wszystkie odcinki, albo chociaż kojarzy, że tak nie było, to no prosiłbym o poprawę. Bo jeśli nie robiliśmy naprawdę strategii pod orby głównie, to ja z chęcią to zmienię i zrobię. Ale okej, okay. Co my tu mamy? Viral Knowledge, zdecydowanie Yoink. Tak, do Talent Package można iść w ten sposób. Zobacz, w jakim wypadku jeszcze sobie manę. Ja, idźmy czym prędzej. Okej, okay, czyli tak naokoło będzie. Nie najlepiej, no nie najlepiej, ale damy radę. I takie rzeczy się udawało robić. Miejmy tylko nadzieję, że no. Jak najszybciej się to uda. Jednak szybciej zaczniemy wystawać jakiś konkretny pakiet talentów, tym szybciej będziemy wiedzieć, w którą stronę mniej więcej będzie trzeba kierować naszego strategię. Tak. Czy jestem w stanie trochę przyspieszyć? Nie. Już mi ugryzło. Chyba nie. Może nie ugryzło w sumie? Może to mi się wydawało? Może to był ten troll dobrze na start? Nie, gryzie mnie. Niepotrzebnie ciągle ryzykuję z tym tempem raz, dwa. Chociaż dobra, niepotrzebnie nie ryzykuję, ale z drugiej strony chciałbym, żeby te odcinki były jak najbardziej... Może nie tylko skompresowane, powiedziałbym... zdatne do oglądania i... żywiołowe duszki. Teraz co tu mamy? Okej, kiedy już masz umiejętności, tworzysz duszka. Okej. Okay. Duszki mają szansę na dorzucenie takich rzeczy. Tutaj mamy... serduszki. Tutaj to samo, że mają szansę na takie efekty. Tutaj... o, fajne rzeczy. Dobra. W takim razie od takiej zdolności. No i tak, oczywiście to też wezmę. Dobra. No to już wiemy, w którą stronę będziemy builda robić. Będziemy żywiomantą. Przywoływaczem duszków, czy jakkolwiek inaczej to nazwać. Będzie fajnie. Właśnie o tym mówię, jeśli chodzi też o piękną tej grę. Ile jest właśnie fajnych sposobów na to, żeby... o, grać jednym klasą. Jak tutaj widzicie, gramy magiem, można grać zaklęcia, orby, jakiś konkretny jeden żywioł. Teraz dodano nam opcję pod duszki. Muszę definitywnie pozyskać więcej zdolności, żeby szybciej duszki generować. Tak? Chyba miał nawet taką fajną właśnie, że tam można było generować duszki, czy tak jakby je przywoływać. To definitywnie będzie trzeba wziąć. Tak samo to, że te duszki mają dosłownie... trzymało się na dodatkowe uderzenie, też wezmę. Jak to wezmę wszystko, to wydaje mi się, że będziemy w stanie już trochę bardziej zapanować nad sytuacją. Tak. Na stówę to biorę. Teraz to. Mam jeszcze tylko dwa... ha. Jest coś jeszcze takiego, co szybko bym mógł dzięki temu wziąć. Tutaj nie dojdę jeszcze do tej zdolności, ale też warto się zbliżyć i orby. Oczywiście. Liczyłem na więcej jakichś fajnych, ale nie, musiały się orby pokazać. Dobra, przyspieszamy. Aż trochę wrogów będzie. Czemu nie? Teraz tak. Duszki. Dodatkowy duszek. Nie no, piękne to jest. Piękne to naprawdę jest. To... wydaje mi się, że ta strategia zadziała, jeśli... będziemy mieć trochę farta, będziemy właśnie generować takie umiejętności. Teraz tak, definitywnie cooldown reduction i regeneracja many. To są dwie rzeczy, które muszę zgarnąć. Jeśli się uda ogarnąć, to już wygraliśmy. Bardziej będę chyba inwestował na razie w regenerkę many. Cooldown, czyli czas odnowienia. Bo z czasem odnowienia nie mam aż takich olbrzymich problemów na razie. Jak właśnie z... maną. No, właśnie. Jak widzicie, gdybym miał więcej many, to bym teraz nie został pogryziony. Tak, świetnie. I tak, to definitywnie. Regenerka many. 6 punktów.
spoko. I regeneracja, tak. Więcej many. Jest to prawda regeneracja, ale nadal fajne. Moc umiejętności, bo to też wpływa na duszki i... Chyba będę zmuszony wziąć jednak tego orba. Po prostu blokuje mi dostęp do naprawdę dalekiej gałęzi drzewka teoretycznie, więc chyba je weźmiemy. Zawsze jako dodatek, jak mówiłem, mogę brać, byleby nie stał się głównym elementem. I teraz tak, generacja many zajmuje teraz 6 sekund. Powiedziałbym, że jest to trochę za dużo. Dostałem achievementa? O! 4 statusy na jednego wroga. Nieźle. Nieźle, że to się udało. Piękne, piękne po prostu. Nawet nie wiedziałem, że jest za coś minięcie. To tym bardziej pięknie. Teraz zobaczcie, jak te piękne kostki lodu, czy cokolwiek, co przywołujemy, te wiatery i inne takie kamienie. Jak one walczą w naszym imieniu pięknie. To jest w ogóle ciekawe, że jako mago możemy takie rzeczy robić, bo jednak... To, że tam, powiedzmy, przy rzuceniu zdolności może się pojawić, rozumiem. To, że przy wylapie, okej. Ale generalnie takie rzeczy bardziej są domeną summonera, tutaj proszę. Da się wykroczyć trochę poza granice swojej klasy. Jakby. I okej, niektóre widzę, że też są pomarańczowe, czy są żółte. To znaczy, że to są te właśnie wersje jakieś super ekstra premium plus plus, czyli te, które nakładają efekty. Fajnie by było, ale tak. Więcej szans na elity, niestety. Już oszukane. Myślę, że coś tu będzie. Ale dobra, trudno się mówi. Więcej orbów. W takim wypadku. Czekaj, wezmę też to. To jest potężna zdolność. Ofensywna, więc tak. Tak co, ale warto to mieć ze sobą. Przyspieszamy, co. Żywiołaki, to. I okej. Jesteśmy już na przygotowanym etapie. Dalsze pojedynki, walki, rzezie. Ona niestety nadal co 60 sekund, co oznacza, że na umiejętności mogę rzucać co 12, żeby być nadal na równi z maną. Więc tak, definitywnie będę musiał pasek many przedłużyć, jeśli mogę regenerację osiągnąć. Ale akurat wierzę w to, że regenerację też będę panować wystarczająco stabilną, żeby na niczym było czekać na many, tylko raczej na odnowienie umiejętności. Oczywiście na wiatra nie ma szans, bo tam obecnie chyba musiałbym mieć regenerację many 5 punktów co 2 sekundy, co jest pewnie osiągalne. No ale mieć tak, no nie wiem, co 4 sekundy. Powiem, że zawsze bym mógł rzucać Magic Missile, jak tylko się odnowiam. Fajnie. Teraz tak. To definitywnie, to definitywnie. To. To tu mamy D6. A, to byłoby fajne w sumie. Tylko to trzeba byłoby iść tędy. Czy nie? Chyba dobrze trafiłem. Dobra. To kolejna noc. Regeneracja many coraz lepsza. Regenerka. Moja regenerka. Chciałem powiedzieć, czas odnowienia nadal taki sam, bo co ciekawe, nie trafiliśmy na żadną klepsydrę. Jak można roboczo nazwać, czy odnośnie odnowienie? Jest... Okej, przecież czas odnowienia też można byłoby trochę podbić. Ale w sumie właśnie, jak tak mówiłem o tym, żeby mieć zawsze, jak się odnowi Magic Missile, mam wystarczającą regenerkę, żeby nie używając wiatra, zawsze być na Magic Missile. Tak, wiatr chyba teraz będzie musiał zostać tak zwanym panic batonem, czyli tylko jeśli jest naprawdę źle, to by tego używał. A jak jest znośnie, czy nie jak teraz? O, to nie będę musiał. Nadal muszę, kiedy... Ej, jest więcej wrogów chyba spamić we wszystko, co się da. Chociaż tą noc chyba też przeżyjemy. Ta, nie wydaje się, żeby tu miało być coś, co spowoduje przegraną nagle. Myślę, że Magic Missile się odnowił. A już jest taki finalny, końcowy koniec. Końcowy koniec jest mocno, mocno myślane. Takie głupie stwierdzenie, ale... Ja tam lubię gadać po swojemu, nawet jeśli to jest nieprawidłowo z widzenia polszczyzny i tak dalej. Tak zanim coś, to muszę wziąć takie rzeczy. Coin Talent. Co to jest? Nie.
Tego nie wezmę. Nie mogę. Nie mogę mieć generatora orbów. To będzie zbyt... Zbyt już mocno, chociaż... Chociaż w sumie dobra, może wezmę generator orbów w sumie. Będę miał dwa zaklęcia atakujące i dwa przywołujące jakieś takie asysty. Teoretycznie. Jedną z tych asystów są orby, które po prostu będą się kręcić i powoli tłuc moich oponentów. Chyba nie. Może to jednak jest dobry pomysł, nie potrzeba mi się tak strasznie bronić przed orbami. Dobra. Może i wezmę, jeśli nie znajdę niczego lepszego. A zastrzegam sobie, że jest duża szansa, że znajdę jakąś inną fajną zdolność, którą uznam za lepszą. Teraz dopiero teraz zorientowałem się, że mamy 0,6 przerw między atakami. Często mogę robić piłtą różdżką. Nawet bardzo często, jak mam gust. Po powodu ukontentowany. Dobra. Noc się już kończy. Trochę mi pogryziono chyba, ale... Ja już się nie przejmuję tym, czy mnie gryzą, czy nie, bo i tak... Za słaby jeszcze jestem na to, żeby dostać osiągnięcie za nie być pogryzionym na takich wysokich poziomach trudności. Okej, mega bloby i więcej wrogów. To jest jakaś tragedia, nie powiedziałbym. Dobrze, zostałem oszukany, tak jakby. Oczywiście, że to wezmę. Oczywiście, że to wezmę. Nie dostanę się tutaj w taki sposób, czyli trzeba tędy. A szkoda. Ale zanim to wszystko, to jeszcze... Okej. Coin Talent Package. Świetnie. Kosztuje 2, to kosztuje 1, a wezmę to. Tak, te orby też wezmę. Będzie. Jak będę mówił więcej tych orbów, to może być bezpiecznie. Ja coś mówisz, że żywioły i orby to jest dobre połączenie. Ten obie sami w sobie są już potężne, na co dopiero jak się połączy ze sobą. Tak, wydaje mi się, że już jestem bezpieczny na tyle, że mogę nawet zaryzykować, dopóki coś nie ugryzie, grać na raz dwa. Ale też jeszcze tak od razu powiem, jak mam dwa pakieciki talentów, nie będę brał na razie generatora orbów. Chcę zobaczyć, co te po prostu pakiety talentowe zasugerują. No ale tak, patrzcie. Udało się. Przetrwaliśmy na raz dwa, nie będąc ani razu ugryzionym. Jestem zaatakowanym, ale ja nadal to mówię ugryzionym i raczej to się za. Jak mówię, to biorę dla swojego spokoju. I tak tu, tu. O, to muszę definitywnie wziąć. Talent. I to. Duże inwestycje i znowu to coś, co będzie zwiększyć zasięg i potem będzie pozwalał przebijać atakami. Moim zdaniem jest to świetne. I okej, 7 orbów, orby biją 4. Jest pięknie. Chodzi o Gimsaila, już nawet nie wiem, jak dużo pocisków wypuszczają, ale... Chyba nie muszę wiedzieć. Regeneracja many 4,68. Okej, ugryzło mnie i to bardzo poważnie. Ale nadal uważam, że jeszcze mogę próbować na tempie raz dwa. W sumie już prawie jestem w stanie nadążać z maną na większość moich zdolności, jak tak teraz sobie myślę. Ja. Jest świetnie. O, ugryzło mnie, ale na szczęście za mało, żebym zginął, więc jaj. Teraz tak, z tego tutaj na pewno nie będę inwestował we wszystkie rzeczy możliwe, które tu istnieją na razie. Chcę tylko wziąć te inwestycje, które tutaj widzę. Mam je 3, więc teoretycznie 3 punkty muszę zaoszczędzać, okej. I co to jest? Fajne. Będę musiał to wziąć, ale to nie teraz. Teraz z tymi 3 level upy. Proszę, że zostawiam 3 punkty. Zadziałało i proszę, nawet się wylosowało, że darmowe przywołanie żywiołów mamy. Więc tak, jest świetnie.
sumie przydałoby się jak najczęściej zgarniać właśnie ten talent. Ugryźli mnie, niestety. Wyobraźcie sobie mieć takie szanse na to, że kilka razy z rzędu się nawet pojawi. Okej, okay. Wniosek, muszę obserwować, gdzie są duchy. Duchy są teraz największym problemem. To one będą mnie chyba gryźć najczęściej. No, no i ewentualnie jakieś myszy, które uciekną poniżej moich zaklęć. Ale i tak, chyba... Nie. Prawie przegrałem. To szczęście, że prawie, a nie przegrałem, ale tak... I uwaga, co my tu mamy? Science... Nie, dobra, for science. Więc co my tutaj mamy? Knowledge is power. Okej. O! Oho! Okej. Świetna rzecz. I niestety wydałem jeden punkt za dużo, ale niech i tak będzie. Właśnie, co to jest? Dobra. Biorę to. I starczy tego. Mamy generatora orbów. Nawet jeśli to oznacza, że teraz moje inwestycje się nie zwrócą tak szybko, to będziemy bezpieczniejsi, powiedzmy, z większą dawką orbów. Definitywnie. Tak się przed nim powstrzymywałem, a jednak i tak w nie inwestuję. Ja jestem już prawie przekonany, że to jest jednak o tyle dobra rzecz pomagająca, że nie ma co się przed nim bronić. Dobra. Przegram niestety. I dawniej kwestia z dwa. Jaju, ile ich tu było? Byłem bardzo blisko. A mimo to się nie udało. Szkoda. Cold as ice, ja. Kurczę. Byłem przekonany, że mi się uda. Pewnie siebie. Tak czy inaczej, te dwa podejścia niestety muszą wam wystarczyć, bo na tym kończymy epizoda. Jako, że trwa już ponad pół godziny. I tak, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało i... Chcecie, to zostawcie w komentarzach jakieś porady, albo jakieś życzenia, jaką chcecie klasę, jakim ewentualnie strategię, jeśli sami coś wiecie o tej gierce. A jak mówię, na ten moment to tyle, więc trzymajcie się i... Hej, hej!